Cześć. Za nami trzecia runda Mistrzostw Europy w Reykjaviku. Niewiele brakowało, żeby to była runda, w której Polacy zdobyli komplet punktów. Winowajcą jestem ja, jako jedyny dzisiaj zremisowałem. Dobre wieści napłynęły z szachownic Kacpra Pioruna i Grześka Gajewskiego, którzy swoje partie wygrali. Kacper wygrał po raz trzeci, jest w gronie liderów. Grzesiek dzisiaj wygrał drugą partię z rzędu, już się rozkręca. Natomiast ja miałem w swojej partii sporą przewagę, niestety tej przewagi nie wykorzystałem. Zobaczmy, jak to było. Partia zaczęła się od E4. Partia zaczęła się od E4 i przeciwnik tutaj E5. Długo zastanawiałem się dzisiaj, co grać, czy grać E4, czy jakiś inny ruch, czy może iść w jakieś takie mniej znane ścieżki, czy jednak pójść w partię hiszpańską, bo tego się spodziewałem. Ostatecznie zdecydowałem się pójść w partię hiszpańską. Przeciwnik zagrał obronę berlińską, której też się spodziewałem i to mi troszkę spędzało sens powiek, ale koniec końców powiedziałem, a zagram taki ruch goniec G5, już kiedyś go grałem i zobaczymy, czy przeciwnik coś zna. Zobaczyłem w bazach, że nikt mu tak nigdy nie grał. No i dość szybko przeciwnik zareagował podejrzanie, bo zrobił roszadę. Tutaj patrząc z perspektywy tego, co zagrał potem, sens miało natychmiastowe skoczek D4, bicie C3, goniec B6, skoczek D2 i na przykład C6, goniec A4, na przykład można D6. Była taka partia, jeżeli się nie mylę, Magnus Carlsen Wesliso. Tutaj jeszcze można na początek wtrącić na przykład ruch H6, goniec H4 i dopiero potem zagrać to samo. Chyba dokładnie tak przebiegała partia Carlsena z Wesleyem. Pozycja jest mniej więcej równa. Natomiast przeciwnik zagrał krótką roszadę, no i to jest ruch bardzo odpowiedzialny, dlatego że to związanie jest teraz bardziej wyraziste, silniejsze i trzeba się z tym liczyć. Ja zagrałem skoczek D2, alternatywą było C3, ale to przechodzi do główniejszych wariantów, których akurat nie sprawdziłem, więc zagrałem skoczek D2 i tutaj przeciwnik zagrał skoczek D4, ale to nie jest chyba aż takie dobre, dlatego, bo teraz w przeciwieństwie do tego, co widzieliśmy wcześniej, po skoczek C4 przeciwnik już nie ma czasu, żeby tym gońcem uciec. Tym niemniej spodziewałem się mimo wszystko tutaj posunięcia C6, jeszcze był ruch D5 ciekawy, ale tu nie byłem pewien, czy nawet nie mogę pokusić się o bicie na E5. Zastanawiałem się, czy nie jest to ciekawe. I na przykład C6, goniec musi na A4, bicie na E4, ruch D4. I byłem ciekaw, jaka jest ocena tej pozycji. Może dobra, może zła. Przypominam, że ja nie sprawdzam tych partii na komputerze, także możecie mówić, że gadam głupoty, ale to jest to, co widziałem podczas partii. Tym chcę się z wami dzielić. Natomiast spodziewałem się C6 i tutaj właśnie może ruchu goniec C7. Jest też taki ruch goniec F2, przy partii się nad nim zastanawiałem, bicie i B5 na widełki, ale wtedy chyba mogę po prostu pobić i ta pozycja powinna być dla mnie lepsza, mogę nawet wrócić. Chociaż nie byłem pewien przy partii, jaki tu konkretnie ruch powinienem zrobić, bo grozi jakiś szach, grozi też szach z odsłony ze zbiciem gońca. Tu jeszcze musiałbym jakiś dobry ruch znaleźć, może hetman D2, żeby obronić tego i obronić tego. I może tu białe stoją lepiej, chociaż jeszcze trzeba się troszeczkę skonsolidować. Natomiast mój przeciwnik zagrał tutaj H6, co mnie troszkę może nie zdziwiło, bo też tego ruchu się spodziewałem. Tutaj chwilę myślałem, czy wtrącić bicie gońca, czy tego bicia nie wtrącać. Ostatecznie stwierdziłem, że warto, więc bicie goniec H4, C6. I to była kolejna niespodzianka ze strony mojego rywala. Ja spodziewałem się ruchu D5. Idea tego ruchu jest taka, że jeżeli pobiję, to hetman D5 z atakiem i na B5 i na G2, no i nie jest za dobrze. Więc po D5 już nie pamiętam, jaki był mój plan. A, chyba D4 rozpatrywałem i nie byłem pewien konsekwencji tego ruchu. Myślałem, że jak zagra D5, to jeszcze się zastanowię i na przykład G5, goniec G3, skoczek E4,
goniec e5. Nie byłem pewien, jaka jest ocena tej pozycji. f6, goniec ucieka. Teraz jak f5, to wskoczę gońcem na e5 i nie wiadomo, jaka jest pozycja. Na przykład f5, goniec e5, f4, f3, koń d6, goniec d3. Może tu czarne bardzo dobrze stoją. Nie umiem tego powiedzieć. Może skoczek f7. Zastanawiałem się, czy taki ruch jak d4 mam. Nie umiałem przy partii ocenić, na ile on jest dobry, czy nie. Miałem taką furtkę, jak już by nic nie działało, to może mogę f3 zagrać. I na c6 goniec a4 i jakoś to się trzyma. A goniec zawsze można na f2 wrócić, jeżeli coś się będzie działo. To taka była furtka zapasowa. No, ale przeciwnik zagrał c6, co mnie zaskoczyło, bo zagrałem goniec c4 i on teraz d6. No już nie miał za bardzo ruchu d5, dlatego że po tym ruchu d5 mogę zagrać chociażby posunięcie ed5. Taki był mój plan. I na cd5 goniec b3 i teraz goniec uderza w d5, drugi wiąże skoczka, ewentualnie można potem wrócić. Tu wydawało mi się, że jest bardzo przyjemna pozycja białych, taka, że można realnie stanąć dużo przyjemniej, dużo sympatyczniej. I wydawało mi się, że to byłoby błędem, dlatego przeciwnik zagrał d6, ja zagrałem roszada i on zagrał b5. Myślę, że jego pierwotnym planem było zagranie goniec e6, ale przy partii wydawało mi się, że jeżeli zbiję i zagram tutaj, nawet kilka ruchów mi się podobało, bo jest jeden ruch hetman b3 z naciskiem na pionka, a nawet d4 mi się przy partii wydawało ciekawe. I teraz jeżeli g5, to niewykluczone, że mam nawet bicie wtrącone, choć nie jestem pewien, czy to takie dobre, więc może tutaj na przykład skoczek e4 być ruch, którego przy partii, przyznam się, nie widziałem, chociaż nawet tutaj, patrzcie, jest jakiś taki fajny ruch z ideą szacha. Tego przy partii już, przyznam się szczerze, nie liczyłem. A nie, to teraz hetman e8 z kolei się okazuje i na bicie można pobić, bo nie ma już szacha ze zbiciem skoczka. Także goniec e6 był taki ruch, no mogę oczywiście hetman b3 z atakiem na pionka i teraz ten pionek może być jakąś słabością, mogę potem a4 go zamurować na b6, spróbować gońca na f2 przerzucić, ale to wszystko nie takie proste. Czarna wieża też może pójść na a6, bronić pionka, druga przyjdzie na a8. Nie byłem pewien tej pozycji. Przeciwnik zagrał jednak b5, przestraszył się może tamtej pozycji i teraz przy pionku na b5 już stwierdził, że można zagrać to posunięcie i faktycznie tutaj jest sporo różnic. Po pierwsze pionek na b5 już jest zawsze obroniony, czyli w tym momencie można na przykład zagrać hetman e7, co wcześniej było niemożliwe, bo pionek na b6 wisiał. Po drugie, jeżeli tutaj bym próbował gry związanej z d4, to jest nowe pole dla wieży na a4, która może fajnie wejść i gdzieś tam atakować na centrum. Ale tu jest różnica inna, że mogę zagrać goniec c2 i tak zagrałem. Chodzi o to, że w tym momencie zachowuję parę gońców. Ten goniec chwilowo stoi niby źle, ale w perspektywie, kiedy dojdę do ruchu d4, będzie po prostu dobrą, przydatną figurą. Tu bardziej uważni widzowie powiedzą, ale przecież wisi pionek. No i to jest prawda. I co ciekawe, grałem już podobną partię kiedyś. Komputery czasami mówią, że takie pionki można bić. Dla człowieka tak naprawdę to jest ruch, który prawie nie wchodzi w grę, bo wyobraźmy sobie coś takiego. Bicie. B3. Ten goniec jest tutaj naprawdę zamurowany i komputery czasami potrafią bronić tego takiego gońca. Nawet przychodziły mi do głowy takie ruchy jak B4 i jakaś próba tutaj obrony tego gońca. Zresztą jego nie tak prosto wygrać. Natomiast to, co mi się wydawało, to zawsze po pierwsze nie muszę grać B3, mogę, ale nie muszę, zawsze mogę jakieś kontry tutaj na drugim skrzydle szukać, a po drugie po tym B3 też jest szansa rozegrania jakiegoś ataku po drugiej stronie, wykorzystując fakt, że ten goniec jest poza grą. Także zakładałem, że ta pozycja powinna być dobra, no i nawet jeżeli to by było dla przeciwnika dobre, to zakładałem, że przeciwnik raczej tego nie będzie rozpatrywał. Idziemy dalej, bo miałem dzisiaj nagrać szybkie wideo, ale zresztą wy i tak zobaczycie je dopiero jutro, czyli 29 sierpnia, bo dzisiaj już nie będę go publikował. Także nie wiem dzisiaj, wczoraj, co to oznacza. Przeciwnik zagrał g5, goniec g3. Goniec g4. Zdziwił mnie niesamowicie tym ruchem. Zresztą w ogóle miałem wrażenie, że on nie grał za dobrze tej partii, ale zremisował, co też świadczy o mnie. Dlatego, bo goniec g4 jest ruchem, który mnie ucieszył.
Ja i tak chciałem zagrać F3. Ja i tak chciałem mieć możliwość przerzucenia tego gońca na pole F2 w dowolnym momencie. No i akurat tutaj skorzystałem z tego posunięcia. Tu były inne ruchy, natomiast zakładałem, że skoro mój przeciwnik zagrał goniec G6, goniec E6, to jego planem może być koń H5, F4. Dlatego zagrałem sobie gońcem na F2 i w przypadku skoczek H5, co nie nastąpiło, chciałem zagrać G3, żeby wziąć pod kontrolę pole F4, grozić na, tak naprawdę ruchem F4 z atakiem na skoczka, grozić ewentualnie ruchem D4. No i wydawało mi się, że nie wiadomo po co tego skoczka tutaj stawiać, jeżeli ja już gońca postawiłem na F2. Zresztą mogę też nie reagować, bo ten skoczek na F4 jeszcze wielkiej kariery nie robi. Natomiast myślałem, że taki jest plan przeciwnika, a on tutaj zaczął robić ruchy takie dla mnie mocno losowe. Hetman D2, ja D4, on król G7. Ruch król G7 często się spotyka, natomiast jaki jest jego sens w tej pozycji, to prawdę mówiąc nie wiedziałem. Po prostu miałem wrażenie, że przeciwnik chce robić ruchy i zobaczyć, co ja zrobię. To chyba było nie takie głupie, natomiast po hetman D2 znowu mnie zdziwił, grając ruch C5. Bo to ruch, który ja chyba najbardziej chciałem zobaczyć, tak mi się wydawało przy szachownicy. Pozycja robi się napięta, w perspektywie może się otworzyć, wszelkie otwarcia pozycji powinny być dobre dla mnie, a nie dla przeciwnika, bo mam parę gońców. Zagrałem A3. Chciałem być tutaj elastyczny. Chciałem, żeby była możliwość w następnym ruchu zagrania albo wieżą A na D1, albo wieżą F na D1. Chciałem zachować różne możliwości, dlatego zagrałem A3 i myślałem, że jeżeli przeciwnik zagra wieżą na D8, nie rozpatrywałem wieża C8, a w ogóle poszedł na C8, co mnie znowu zdziwiło. Tu może się pospieszyłem, bo wydawało mi się, że ta pozycja jest bardzo dobra z wielu różnych stron i prawdę mówiąc, to miałem tutaj problem tego, że wszystkie ruchy mi się podobały. I może mnie to jakoś troszkę, nie wiem, znieczuliło na problemy pozycji, bo z jednej strony chciałoby się atakować pionka B5. W normalnej obronie hiszpańskiej on stoi na A6, czy w strukturach z hiszpańskiej, włoskiej, tu stoi na B5, także też chodziło mi po głowie zagranie czegoś takiego, bo powiedzmy, wieża D1 rozpatrywałem, wieża D8, D5, goniec D7, goniec D3 i próbować tego pionka zaatakować. Jakby doszło do C4, no to wtedy czarne pola robią się bardzo słabe. Można tego hetmana gdzieś przestawić, mogę w jakimś momencie dojść do B3 i atakować pionka B5. No wydawało mi się, że to jest bardzo dobre. Nie byłem jednak pewien, no jeżeli przeciwnik sam nie zagra C4, co ja chcę uzyskać? Bałem się, że zamknąłem pozycję, że może z tego jeszcze nic nie wyjdzie i tak ostatecznie się na to nie zdecydowałem. Zagrałem A4, które przy partii, tak sobie powiedziałem, no jest logicznym posunięciem, bo przecież otwieram pozycję, ale z drugiej strony no wymieniam słabość przeciwnikowi. Nie jestem pewien, na ile to było dobre posunięcie. Przeciwnik pobił i tu znowu zrobił szereg ruchów, które mnie dziwiły. Wydawało mi się, że nie może tutaj zbić na D4. Wydawało mi się, że to jest słabe posunięcie. Nie wiedziałem co prawda, co ma robić, ale wydawało mi się, że to jest na pewno złe. I zagrał goniec C4. Ten ruch też wydawał mi się troszkę bezcelowy. Teraz zagrałem ruch wieża E1, którego nawet przy desce nie umiałem sobie wytłumaczyć. Niby wieża stoi na tej samej linii co hetman, ale nie bardzo widać, jaki miałby tego sens. I chyba dużo więcej sensu miało proste wieża D1. Ta wieża na E1 mi potem wisiała. Ja chciałem wziąć pod kontrolę pole E2. Jakby tutaj, nie wiem, skoczek przyszedł na F4, jakby goniec chciał wskoczyć na E2. No ale to troszkę grubymi nićmi szyte. Więc być może to taka troszkę ultra profilaktyka, która nie miała większego sensu. Przeciwnik znowu mnie ucieszył, zagrał hetman C7. Tego się przyznam szczerze spodziewałem i na to liczyłem. I miałem na to przygotowany taki, wydawało mi się, fajny ruszek wieża A3. Czyli bronię się przed groźbą goniec B5 z atakiem na gońca i wieża zdobywa fajne pole na C3. Przeciwnik odszedł goniec A6. Tu mogłem od razu zagrać wieża C3, ale mówię, zagram goniec B1, zobaczę co on zrobi. On zagrał ruch wieża E8, troszkę pusty i tu wydaje mi się, że go fajnie zacząłem oszukiwać. Już byłem bardzo z siebie zadowolony z kilku kolejnych ruchów. Goniec E3, grozi goniec G5 szach, skoczek H7, tego się spodziewałem. Tu zagrałem wieża C3 najpierw.
licząc na to, że przeciwnik zagra hetman a5, mógł odejść na e7, co chyba było lepsze, ale na to liczyłem. I teraz zagrałem z taką małą pułapeczką, czyli zagrałem h4, na co w większości sytuacji dla czarnych najlepszy jest ruch f6. I to była moja pułapka. Liczyłem, że zagra f6, a wtedy ja mu bach, on bije i z uwagi na to, że ta siódemka jest odsłonięta, wieża c7 szach, bijemy hetmana, wygrywamy wieżę. Taka była moja lisia pułapka, ale niestety przeciwnik pobił na c3. Tu okazało się, że mogę wtrącić hg. Nie byłem pewien, czy to jest dobre wtrącenie, czy to nie jest dobre wtrącenie. Partia pokazuje, że może lepiej było nie wtrącać tego bicia. Że może lepiej było grać z tymi pionkami na szachownicy, ale no nie byłem pewien, czy czasami nie zdarzy się możliwość zbicia na h4 w jakiejś takiej dziwacznej sytuacji. Nawet tutaj, po takim biciu, gdybym odbił od razu, przychodziło mi do głowy, że jak przeciwnik zbije, zagra król h8, zaraz przerzuci wieżę na g8 i będzie tu próbował na mojego króla atakować, to tak się zacząłem niepokoić, choć pewnie niepotrzebnie. Jakieś takie dziwne pomysły mi do głowy przychodziły, ale wątpliwe, żeby to było dobre. Więc może nie trzeba było wtrącać, natomiast podobało mi się to. Oczywiście wieża nie może nigdzie odejść, bo wisi hetman. Jeżeli odchodzi na A3 czy na C5, no to mogę na przykład pobić tę wieżę i stoję świetnie, a uprzednio dam oczywiście szacha. Przeciwnik odbił tutaj, ja BC. Tu była możliwość bicia, ale niestety nic nie dawała, dlatego że skoczek G5 chyba można odpowiedzieć. Chyba że... A no właśnie, i król F8. I tutaj nie wiedziałem, co ja z tego uzyskuję. Niestety mogą zbić, ale wtedy hetman bije i nie widziałem, co dalej. Wisi tutaj dość nieprzyjemnie dużo rzeczy. Dlatego zbiłem na C3. Przeciwnik zagrał wieża C8, kolejny taki nie do końca chyba dobry ruch. Tu chwilkę myślałem, czy nie warto zbić na G5, ale to jest bez sensu, więc wieża C1. Tu znowu mnie zaskoczył, chociaż akurat zrobił dobry ruch, tylko że ja go nie widziałem. Chodzi o to, że na F6 mogę pobić i nie można odbić tym pionkiem, co powinno być optymalne, bo wygrywamy wieżę, a inne bicia nie są za dobre. Można zbić hetmanem, ale to nawet F4 może już wchodzi, bo teraz chodzi o to, że ja bardzo chciałbym tego gońca ożywić. Za wszelką cenę, dlatego do tego gdzieś tam dążę. Hetman D8 i tu fajny ruch, tak mi się wydawało, znalazłem goniec A2. Chodzi o to, że gdyby był ruch czarnych, czarne zagrałyby goniec C4, zagrałyby B5 i powiedziałyby jest ok. A okazuje się, że gram goniec na A2. Teraz nie można zagrać goniec C4, bo bicie i bije na E5, wykorzystuje fakt, że hetman jest niebroniony i dzięki temu goniec C4 jest niemożliwe. No a na hetman E7, co zagrał przeciwnik, mam teraz fajną możliwość C4. I to jest silny ruch, dlatego że teraz goniec jest poza grą i dodatkowo pojawiają się możliwości otwarcia pozycji. Pod C4 byłem przekonany, że mam wygraną pozycję. Nie wiedziałem jeszcze jak, ale byłem przekonany, że to musi być super pozycja. Było jeszcze kilka ruchów do kontroli, nie mieliśmy tu za dużo czasu, choć miałem więcej. No i tu liczyłem na to, że rozstrzygnę jeszcze przed kontrolą jakimś silnym posunięciem. Niestety nic dobrego nie znalazłem. Nastąpiło F6 i tu był pierwszy ciekawy moment, bo bardzo kusiło zagranie ruchu D5. Przeciwnik nie ma w jakiś sposób teraz za bardzo walczyć z ruchem C5. Nie ma ruchu B6, bo biję skoczek F8, żeby skoczek D7. Mogę wtedy przesunąć pionka do przodu i chyba trzeba bić. Mogę zagrać D6, chyba trzeba hetman E8. No i właśnie do takiej pozycji mogłem dojść. Nie byłem pewien, na ile ona jest super. Czy przypadkiem nie okaże się, że jakieś groźby po tej przekątnej nie są mrzonkami? Nie wiem. Może niepotrzebnie się martwiłem, może na ślepo trzeba było iść na taką pozycję, ale no chodziło mi o to, że nie jestem pewien, czy tak, czy na pewno ja tutaj coś mam. Czy na pewno coś się okaże, bo może się okazać tak, że te moje gońce w tej pozycji są zamknięte i niełatwo się dobrać do czarnego króla. To mnie zniechęciło przed ruchem D5, który wyglądał ze wszechmiar logicznie, ale taki byłem nieprzekonany, na ile on tak naprawdę rozstrzyga. A ja już tutaj chciałem rozstrzygnięcia. Zagrałem hetman B4. Szukając kolejnego związania. Przeciwnik zagrał skoczek F8. No i tutaj kolejny moment, który był ciekawy. Można było zagrać tak, jak ja zagrałem, a można było zagrać C5.
C5 wydawało mi się niezłe, ale nie wiedziałem, czy to jest dużo. Na przykład taka pozycja. Znowu, troszkę się tutaj te rzeczy nie otworzyły. Znowu te pionki dość solidnie stoją, ograniczają mojego gońca. Czy to jest wygrana? Nie wiem. Dlatego zagrałem DE. Tutaj trzeba bić hetmanem, no ewentualne bicie pionkiem jest chyba ze wszechmiar złe. Teraz te słabości powinny rozstrzygnąć i to dość szybko. Już nie pamiętam, jaki ruch mi się najbardziej podobał. Nie wiem, czy to nie było tak, jakieś C5, żeby tu wszystko skruszyć. Może tak, a może coś innego mi chodziło po głowie, nie pamiętam już. Natomiast po D5 przeciwnik zagrał hetman E5. Dobry ruch, no, dobry, no jedyny. Ja wieża D1 i tu już myślałem, że jest prawie pozamiatane. Wisi pion D6, przeciwnik musi wieża C6. I no nie wiem, prawdę mówiąc, co tutaj zepsułem. Wydawało mi się, że prawie wszystkie te moje ruchy były stosunkowo logiczne. Zagrałem teraz goniec D4. Jeżeli zagrałbym wieża D5, byłoby prawie super, ale niestety jest taki nieprzyjemny szach i to mnie troszkę zmartwiło, bo tracę tutaj materiał. Muszę się zasłonić i albo hetmanem, albo gońcem i potem pada oczywiście pionek. Dlatego zagrałem goniec D4. Przeciwnik odszedł hetmanem na E7. Nie za bardzo miał wiele innych sensownych opcji. I ja tu zagrałem goniec D2, byłem z tego ruchu, goniec B2, byłem z tego ruchu stosunkowo zadowolony. Goniec teraz fajnie operuje na diagonali, przygotowują wejście wieżą. Wieża, jakby jej się udało, chciałaby wejść na pole F5 bądź zbić pionka G5. Przeciwnik skoczek D7, ja wieża D5. No właśnie, tu nie wiadomo, czy musiałem się z tym spieszyć, bo może tu były jakieś inne ruchy. No tak jak mówię, wydawało mi się, że mam super pozycję na wszystkie sposoby, ale jak to mówi Janek Duda, trzeba szukać killera. Ja tego killera w ogóle nawet nie byłem bliski znalezienia. Chociaż no jest, ja już wiem, bo mi powiedział mój brat i moja żona, że miałem moment, który zresztą widziałem, ale nie wiem dokładnie, dlaczego on wygrywa, ale pokażę wam, czego nie widziałem. To znaczy wieża D5 zagrałem, wieża C5 prawie jedyne. W przypadku skoczek E5, żeby tę diagonalę zablokować, mi się wydawało, że wygrywam, grając bicie, hetman D2. I myślałem, że to jest pozycja niemal cugcwangu. Dlatego, że jeżeli bicie, no to ta pozycja wydawała mi się bardzo zła. Grozi wieża D7, a jak wieża C7, to myślałem, że ta pozycja musi być super. Na przykład hetman D5 grozi tutaj, to się musi rozlecieć, tak mi się wydawało. Chociaż nie zdziwię się, jakbym tu czegoś nie widział, to tak bywa. Więc, no ale to tak myślałem, że to jest takie minimum, że mogę tego skoczka tutaj pobić. Dlatego wieża C5 było logiczne, żeby wymienić wieżę, zmniejszyć potencjał ofensywny. Dama D2, bicie, wisi na G5. Tu spodziewałem się, prawdę mówiąc, że przeciwnik zagra królem na H6. Myślałem, że to jest najlepsze posunięcie, ale mówię, przy desce sobie powiedziałem, a no to zagram hetman G8, w najgorszym razie będę tutaj próbował go jakoś prześladować hetmanem. Jakieś groźby zaczynają się tworzyć. Tu trzeba uważać na jakieś C5, jakieś E5, żeby otworzyć miejsce dla gońca. Może F4. Dużo tutaj rzeczy może się wydarzyć z tym królem. Przeciwnik zagrał skoczek E5. To już było po kontroli, miałem sporo czasu. No i niestety podstawiłem tutaj taktykę. Gdybym widział to, co zagrał przeciwnik, pewnie poszukałbym lepiej, bo miałem tutaj taki dylemat, czy zagrać ruch goniec A3 z atakiem na pionka, czy zagrać C5 z ofiarą pionka i z poszukaniem mata. Zagrałem goniec A3, licząc na to, że przeciwnik musi skoczek F7, broniąc pionka. Ja wtedy C5 planowałem, tak. Hetman musi na C7 i tu myślałem, że to jest praktycznie pozycja cugcwangu, pozycja, w której przeciwnik niemal nie ma czym się ruszyć. Rozpatrywałem tutaj nawet posunięcie typu król H1, z jakąś ideą, może nawet goniec B6, czy coś takiego. Ewentualnie jeszcze goniec A3 rozpatrywałem, żeby nie było szacha na C1 i żeby tutaj jakoś się powolutku przestawiać. Jeszcze nie wiedziałem jak, ale nie widziałem, jaki ruch ma zrobić przeciwnik. To już mnie ucieszyło. Nie można się ruszyć nigdzie gońcem na żadne pole, poza polem E2, ale to bez sensu. Nie można za bardzo ruszyć się królem, skoczkiem. Myślałem, że to taka fajna pozycja. A ten łobuz zagrał mi po goniec A6, hetman F7, no i się okazuje, że po tym ruchu wygranej już nie ma. Ja tego ruchu nie widziałem, zaraz jeszcze omówimy to i dlatego
dlatego przewaga niestety prysła po tym jednym przeoczeniu taktycznym, tak to nazwijmy. Trzeba było zagrać w tej pozycji ruch C5, to już mi powiedziano, że taki ruch był dobry. Ja go widziałem, natomiast problem mój taki był, że nie rozumiałem tego, że muszę się na to zdecydować. Gdyby mi powiedziano, że goniec A3 nie wygrywa lub gdybym widział, że dama F7, to bym poszedł na to. Tutaj bym zbił, bo to widziałem, że tak mogę. Widziałem, że nie można tak, bo sądziłem, że tu wygrywam. Sądziłem, że tu wygrywam, że grozi mat, hetman D4. Liczyłem, że w jakiś sposób to powinno się tutaj udać wygrać. Nie jestem jeszcze pewien jak, to trzeba byłoby sprawdzić w jaki dokładnie sposób, ale powinna tutaj gdzieś być ta wygrana. Jeszcze nie wiem jak, bo tutaj jeszcze jakieś goniec F1, jakieś tu warianty się robią. Trzeba byłoby to wszystko policzyć, czy tu na pewno nie ma jakiegoś wiecznego szacha, ale może nawet go nie ma. Chociaż nie, tu akurat chyba wieczny szach jest. Więc może tutaj jeszcze jakoś to precyzyjniej musiałbym zrobić. Jeszcze do końca nie wiem jak. Może na przykład tak, 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 tak. Królem tu, tak z pewną nieśmiałością, tu, tu. I teraz jeszcze jakieś pole dodatkowe mamy. No ale widzicie, to wszystko nie jest takie proste. I to właśnie były te rzeczy, które mnie martwiły. Chociaż bardziej niż to, bo tu myślałem, że po hetman bije E5 coś powinno się znaleźć. Może jest jakiś chytry, wtrącony ruch. A, przepraszam, tutaj hetman F8 wygrywa. Dobra, to widziałem przy partii. To widziałem przy partii. I teraz jeżeli król gdzieś odchodzi, to daje szacha, zyskuje tempo i już goniec jest w ataku. Także tu hetman F8 wygrywa. Dlatego trzeba bić FE5, co też widziałem. Widziałem, że mam goniec F7 z groźbą mata. Widziałem, że trzeba hetman F6, jedyny ruch. I gdybym wiedział, że ja powinienem iść na taką pozycję hetman F8, trzeba hetman G7, bo po król H7 goniec wygrywamy hetmana. Nie ma tutaj innego zagrania niż bicie i wtedy wygrywamy. A jeżeli nie można, tak trzeba zagrać hetmanem tu. No i właśnie problem jest taki, że mogę zagrać spokojnie hetman D6, król H7 i teraz pewnie dowolny ruch, na przykład goniec E6 z ideą goniec F5 szach. Wisi pionek i po prostu pomaleńku te pozycje krok po kroku wygrywamy. Chociaż nawet to jeszcze nie jest takie znowu wszystko banalne, zero-jedynkowe, rozstrzygnięte. Tu jeszcze trzeba troszeczkę się pospinać, choć pewnie chodzi o to, że na przykład na król H8 wygrywamy pionka, bo trzeba się zasłonić tak i jak wygramy tego pionka, to nasz goniec jest aktywniejszy, nasz pionek będzie szybszy. No i to trzeba było zrozumieć. Ja tego nie zrozumiałem, że tutaj w tej pozycji, chociaż jestem bez pionka, wygrywam po prostu na aktywności tę partię. Tak jak mówię, poszedłbym na to, gdybym zauważył obronę przeciwnika, ale nie szukałem tej obrony, no i jej nie znalazłem. I tu jest niestety problem, że nic nie mogę zrobić, bo na goniec bije D6, nie bicie hetmana następuje, tylko goniec bije C4, goniec C4, skoczek C4 i wszystko się broni, bo hetman tego skoczka pośrednio broni. Zagrałem jeszcze hetman D6, goniec C4. Goniec B1 i gdyby tu jeszcze te gońce się zachowały, to byłoby ok, ale przeciwnik zagrał goniec A2 i nie mam jak uciec swoim gońcem przed tą wymianą. Pobiłem jeszcze tak, dałem szacha, pobiłem, no i dałem wieczniaka, bo już się z tego nic nie da więcej zrobić. Także rozczarowująca partia o tyle, że tak mi się wydaje, praktycznie cały pojedynek tego przeciwnika wiozłem, praktycznie cały pojedynek przeciwnik tutaj był w parterze, no a na koniec kończy się niestety remisem. To jest urok szachów, to jest coś, czego w innych dyscyplinach często nie ma, czyli gramy, jeden niedokładny ruch, czyli w moim przypadku goniec B2, A3, nawet nie podstawiłem materiału, podstawiłem po prostu wymianę pionków, wymianę sprzętu i pozycja się uprościła i zamiast punkciku jest kolejny rozczarowujący remis. Na dzisiaj wielkie dzięki. Widzimy się ponownie kolejnego, może tego samego dnia. Zależy, kiedy uda mi się nagrać wideo. Mam nadzieję, że w lepszym humorze z mojej strony, a jeśli chodzi o Kacpra i Grześka, to mam nadzieję, że będą kontynuować swoją dobrą serię. Tyle na teraz. Do zobaczenia.